będąc w Unii, prawda, i zgadzają, musimy zgodzić się na pewne sprawy, tak? Nie, musimy je negocjować. Jasne. Panie ministrze, nie negocjowaliśmy skutecznie, jak pan Bosak mówi? Ale jak nie negocjowaliśmy skutecznie? Nie. To, co właśnie mówi pan Bosak, dowodzi tej tezy, którą postawiłem. To znaczy, oni uważają, że w każdej sprawie w ogóle nie należy rozmawiać, tylko należy uznać, że będziemy... Nieprawda. Że będziemy, no jak nieprawda? No do tego by to się sprowadzało. Że zawetujmy wszystko, co można. Nawet jeżeli to nam nic nie da, to osiągnijmy sobie, nie wiem, propagandowy sukcesik, który nic nie zmieni dla Polaków, bo powiadam, cały ten pakiet byłby tak samo w ten czy w inny sposób zrealizowany. No, oczywiście, że tak. I jeżeli pan uważa, że jest inaczej, to naprawdę to jest tylko i wyłącznie naiwność. Panowie, więc naszym celem jest walka o interesy polskie i zabezpieczenie ich. My uważamy, wiecie państwo, nie tylko dlatego, że trzeba być w Unii Europejskiej, bo nasza sytuacja jest inna niż sytuacja choćby Wielkiej Brytanii. Inna poprzez wzgląd geopolityczny. I na pewno sukcesem i wielką wartością Unii, cokolwiek byśmy nie mówili, jest to, że żaden z krajów tworzących Unię Europejską nie wywołał wojny. To jest rzecz, która w Europie nie miała miejsca. Proszę panie przewodniczący. To oczywista nieprawda. Tak? A jakie kraje wywołały wojnę? No a napaść na Libię. To kto robił? Francuzi? Jaka napaść na Libię? Francuzi? Brytyjczycy? Ale o czym pan mówi? No mówię o obróceniu Libii w państwo upadłe, nie pamięta pan? W 11 roku. Nie no, to niech pan... co, Francja wywołała wojnę z Libią? Sama się wywołała? Francja kto wywołała? Kto robił naloty? No nie, no niech no pan... No to proszę sobie odświeżyć wiedzę historyczną. Nie uczestniczyły w żadnej wojnie. Może też cofnąć do wojny na Bałkanach. No i też tutaj jakby... Kraje unijne reagowały. No to tak samo jakby pan oskarżył dzisiaj, że Unia Europejska Ukrainę zaatakowała. Ale niech pan powie, kto do Iraku, pod fałszywymi pretekstami pojechał. Rozumiem, że w tym momencie pan atakuje Sojusz Północnoatlantycki. Nie, to nie była operacja natowska, to była koalicja chętnych. No, dobrze. Proszę sobie sprawdzić. Dobrze. Ja przeczytam pytanie od naszych widzów, internautów. Czemu Konfederacja nie uważa, że wspieranie Ukrainy to polska racja stanu i osłabianie Rosji jest w naszym interesie? Jak pan to widzi? Jasno z naszych oświadczeń wynika i głosowań sejmowych, że wspieranie Ukrainy w pewnych rozsądnych granicach uważamy za zbieżne z polską racją stanu, natomiast musi to mieć swoje granice i tymi granicami są nasze interesy gospodarcze i obronne. Granice dla interesów obronnych wyznaczają zdolności obronne państwa polskiego, to znaczy nie możemy rozbroić swojego wojska w imię wsparcia Ukrainy. Musimy pomagać z zapasów, z tego, co jesteśmy w stanie doprodukować. Dobrym przykładem są karabiny Grot. Jeżeli mamy fabrykę, jesteśmy w stanie na bieżąco doprodukować, dlaczego nie? Natomiast jeżeli zaniedbania PiSu czy Platformy są tak wielkie, jak na przykład w MESCO, gdzie nie postawiono linii produkcyjnej, żeby produkować jedne z lepszych rakiet na świecie, czy tak jak z krabami, gdzie okazuje się, że huta nie jest w stanie, czy fabryka nie jest w stanie doprodukować w dobrym tempie, to nie możemy oddawać wszystkiego, bo uzupełnienie tego będzie trwało latami i trwale obniży to nasze zdolności Panie obronne. Ministrze, oddajemy wszystko? Jeżeli chodzi o gospodarkę, tak samo. Powinniśmy pomóc tyle, na ile nas stać, a nie więcej. I na przykład, jeżeli chodzi o otwarcie naszego rynku transportowego, zniesienie systemu pozwoleń z kierowcami i firmami transportowymi z Ukrainy, które regulowały przez 30 lat nasze stosunki gospodarcze, a w tej chwili jest niszczona branża transportowa przez konkurencję z Białorusi, co ciekawe też, z Białorusi i z Ukrainy, czy rolnictwo, gdzie zostaliśmy totalnie zalani produktami z Ukrainy, ceny spadły, rolnicy bankrutują, to jest powyżej naszych możliwości. I tu uważamy, że ktoś powinien powiedzieć stop. My to mówiliśmy od wielu miesięcy, w tej chwili już powtarza to Kowalczyk, powtarza to Tusk, powtórzył to dzisiaj w porannym wywiadzie w Rzeczpospolitej Sawicki. Konfederacja jako pierwsza mówi o tych sprawach, a inni później powtarzają kilka miesięcy później. Panie ministrze, proszę odnieść się do... Zobaczcie państwo, to jest dokładnie tak samo jak z Unią Europejską. To znaczy Konfederacja dla celów politycznych, biorąc pod uwagę też nastroje Polaków, mówi nie, oczywiście wspierajmy tak ogólnie, tak samo jak tu bądźmy w Unii, tu wspierajmy Ukrainę. Myśmy zrobili na rzecz Polaków na Ukrainie. A dlaczego? To bardzo dobrze, że zrobiliście na rzecz Polaków i robimy to cały czas. Ale proszę zwrócić uwagę, gdy przychodzi do dyskusji o konkretach. To tak. Wsparcie militarne, sam pan słyszy, cały czas nas atakują. Służę cytatami, jeżeli ma pan co do tego wątpliwości. A więc wsparcie militarne, nie złe, nie róbmy tego. Posłuchajcie, wsparcie humanitarne, nie, to jest złe, to jest ten. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Nie? Nie. Nie?
Panie ministrze, czy Polska... Okej. Polska powinna się zaangażować w wojnę? Panie ministrze, jak pan... Oni powinni pomóc sami sobie i zająć się tym, co robi ich państwo. My nie możemy traktować swojego państwa jako przytułek dla wszystkich na świecie. Ostatecznie okazuje się, że polski obywatel w Polsce jest na ostatnim miejscu. No, gdzie pan ma tu krytykę wsparcia humanitarnego? Jak minister Dworczyk pojechał i zbudował miasteczko na Gotowe pod Lwowem, to tego nie krytykujemy, bo to jest wsparcie socjalnych z innymi państwami, tak? By przyciągać uchodźców. A, bo wy właśnie pod pretekstem ukraińskim prowadzicie swoją politykę imigracyjną. To jest zupełnie mamy info od naszych ludzi z Rzeszowa, że przyjeżdżają Cyganie z Ukrainy, rejestrują się fikcyjnie jako uchodźcy, żyją na Ukrainie Zachodniej i tak dalej. Tylko nie tak było. I ZUS to potwierdził, że są wyłudzane świadczenia i teraz nie możecie odzyskać pieniędzy. Tu jest Polska, a nie Ukropol. To też jeden z liderów Konfederacji. To warto wam przypominać. Tak. Tu marsze, to dla pana stop Ukrainy, tak, pański tak wpis, stop ukrainizacji Polski. Proszę posłuchać tak mojego przemówienia z tej manifestacji, no, to co się panowie, i o co Polacy myślą na ten temat. Dokładnie mówię, w każdej sprawie, proszę zobaczyć, w każdej sprawie Konfederacja i jej czołowi liderzy zawsze będą po przeciwko Polaków, tej pomocy. Po stronie nie, Polaków. Zawsze będą przeciwko tej pomocy, ale wie pan, po co właśnie w interesie Polaków jest, czego wy najwyraźniej nie możecie pojąć i zrozumieć, to, że to Rosja jest, zawsze była, jest i będzie, niestety, dla Polski wrogiem. Uczy nas tego cała... Polaków? No nie, to jest, panie, to jest fakt, który trzeba wyciągnąć ze znajomości historii. To po pierwsze. Po drugie, my musimy zrobić wszystko, żeby pomóc Ukrainie. Tak uważa polski rząd. Dlatego jest to wsparcie. Dlatego jest wsparcie także ogromne dyplomatyczne, które dajemy. Wsparcie humanitarne i wreszcie wsparcie wojskowe. Tak, bo to Ukraina jest krajem, który został zaatakowany w sposób podły, bez wypowiedzenia jakichkolwiek traktatów. Został zaatakowany przez Federację Rosyjską. Konfederacja, ja nie mówię nawet, że jest prorosyjska, ale mówi, nie, nic nie róbmy. Najlepiej nic nie robić, najlepiej się trzymać od tego z daleka. Bo to de facto proponujecie. A ja uważam, że to jest błąd. Nie oskarżam nikogo, że to jest działanie przeciwko, że robią celowo coś przeciwko Polsce. Uważam, że popełniają wielki błąd i to, że rozniecacie także te antyukraińskie nastroje wśród Polaków. No, pan także podawał informacje o tym, że człowiek zabity na Nowym Świecie, że to Ukrainiec zabił. Nie podałem nigdy takiej informacji. Podawał pan dalej. Nie taką informację. Ja podałem dalej informację, zdaje się, za Super Expressem, że sprawcy byli pochodzenia cudzoziemskiego. To podała prasa, natomiast nie mówiłem nic o narodowości. Okej. No to jeżeli tak... Jeżeli prasa wprowadziła w błąd, no to informacje trzeba później usłyszeć. Ale pan jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej. No każdej głupoty, którą prasa podaje... A pan jest ministrem tym, tego rządu. Wie pan, ile wasz rząd i policja zwleka z podaniem jakiegokolwiek komunikatu? Wie pan, że policja zmieniała w tej sprawie komunikat? Ale to, co pan uważa, że ja jestem odpowiedzialny jako minister uwagę, za to, kiedy komunikat policja podaje? Pan, że pana rząd jest za to odpowiedzialny. Rząd jest odpowiedzialny za komunikaty, które policja podaje w każdej sprawie. I wy zmieniliście zasady w ten sposób, jak poprawna politycznie Europa Zachodnia, że nie będziecie podawać narodowości sprawców przestępstw po to, żeby ukryć wzrost przestępczości związane z tym, że zmieniacie Polskę powoli w kraj wielonarodowościowy. To jest ogromna wasze przewinienie, że prowadzicie nas w takim kierunku. Nie powinno to mieć miejsca. Natomiast, panie redaktorze, chcę się odnieść krótko. Jak była fala islamskich imigrantów, która miała zalać Polskę, przygotowana prowokacja na Kremlu, to oczywiście byliśmy przeciw i zrobiliśmy panu jeszcze głos, ale dajmy głos panu, żeby to panu zatrzymać, Bosakowi. Więc niech pan nie opowiada takich proszę rzeczy. Się, proszę się odnieść do słów ministra Schreibera. Prawdą jest, że Rosja dokonała zbrodniczej napaści na Ukrainę i w pierwszych reakcjach myśmy w oświadczeniach sejmowych, uchwałach poparli udzielenie pomocy Ukrainie i przez dłuższy czas żeśmy tego nie krytykowali, dlatego że nie było dowodów, chociaż zaczęły się pojawiać podejrzenia, zaczęły do nas docierać informacje od żołnierzy, od funkcjonariuszy, także służb cywilnych, że jest sprzęt po prostu wywożony, że są różne sytuacje dziwne, o których nie przedstawia się informacji w ogóle w Sejmie. Tutaj polityka rządu jest kompletnie nietransparentna. My się z mediów zagranicznych dowiedzieliśmy na przykład, że 200 czy 300 czołgów z Polski wyjechało na Ukrainę. W Polsce w Sejmie ta informacja nie została nigdy podana oficjalnie do pewnego momentu. Natomiast myśmy tego do pewnego momentu nie krytykowali. Natomiast od pewnego momentu miarka się przebrała. Natomiast nie jest prawdą to, co mówi minister Schreiber, że nasze nastawienie jest tutaj całkowicie antyukraińskie i że właściwie to nie da się
się bardziej niż Konfederacja? Otóż oczywiście, że da się. No, da się bardziej. Takie stanowisko prezentuje na przykład Szwajcaria, na przykład, która nie chce dać zgody w ogóle na użycie jakiegokolwiek uzbrojenia z licencjami. Myśmy nigdy czegoś takiego nie powiedzieli. Takie stanowisko prezentują na przykład Węgrzy, którzy zabronili nie tylko przez swoje terytorium przekazywać pomocy wojskowej dla Ukrainy, ale zabronili też przelatywać wojskowym samolotem, mimo że są w NATO nad swoją przestrzenią powietrzną. Samoloty, które pomagają Ukrainie, na przykład mając systemy radarowe, nie mogą w ogóle latać. Natomiast my w ogóle nie kwestionujemy na przykład tego, że powstał międzynarodowy hub dla pomocy dla Ukrainy w Jasionce pod Rzeszowem. My uważamy, że to jest wykorzystanie tranzytowego położenia Polski dla lewarowania naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Proszę, czyli zgoda. Czyli pomagać Ukrainie, ale mniej, tak? Rozumiem. Pomagać, ale z głową. I my to mówiliśmy od początku, w tej chwili takie hasła zaczynają powtarzać Tusk, a zaraz pan to usłyszy od pisowców. Powiedzą, no tutaj pewne błędy zostały popełnione, trzeba pomagać, ale z głową. Daję panu gwarancję, że jeszcze przed wyborami pan to usłyszy z ust, albo zmienią premiera, a jak nie zmienią, to się okaże, że nagle Morawiecki odkrył, że to jest właściwa linia. Tak będzie, dlatego że takie są nastroje społeczne. I to nie jest tak, że my mamy magiczną moc kreować nastroje społeczne, tak jak to pan minister powiedział. My pewne rzeczy, ze względu na to, że jesteśmy impregnowani na polityczną poprawność, my pewne rzeczy być może widzimy i słyszymy wcześniej. Natomiast w tej chwili są już badania opinii publicznej, które mówią, że to, co my mówimy, to wielu ludzi po prostu myśli. I jeszcze raz to podkreślę, nasze stanowisko nie jest antyukraińskie, nasze stanowisko jest propolskie. Ja życzę Ukraińcom zwycięstwa, życzę Rosjanom tam na Ukrainie przegranej. Ubolewam, że ta wojna już się rok toczy. Okay. Natomiast wasza polityka, ta ofensywa dyplomatyczna nie jest pozbawiona błędów. Jeżeli na przykład wy zapowiadacie najpierw, że przekażecie samoloty za rekompensatą, później Amerykanie mówią, rekompensaty nie będzie, a wy mówicie, no dobra, i takie przekażemy. No, albo mówicie, najpierw przekażemy samoloty, jak będzie koalicja międzynarodowa. Nie ma koalicji, a wy mówicie, dobra, i tak przekażemy. To jest coś, co na arenie międzynarodowej nazywa się licytowaniem w dół. To deprecjonuje pozycję danego państwa. Czy rzeczywiście licytujecie w dół? Amerykanie już dwukrotnie w tych sprawach się od was odcięli.